to, co za moment Państwo usłyszycie i zobaczycie, powinno wszystkich normalnie pracujących Polaków wprawić w stan osłupienia. Tą audycję dedykujemy rządzącym w naszym kraju partiom, samorządowcom, którzy siedzą cicho, są przedstawicielami tych partii, a sprawa dotyczy odzyskiwania, oficjalnie się to nazywa odzyskiwaniem, a w zasadzie to powinno być otrzymywaniem nieruchomości należących do nas Polaków na rzecz związków wyznaniowych gmin żydowskich. Te związki na podstawie ustawy z 1997 roku, bohatersko wprowadzonej zdaje się przez premiera Buzka i ówczesne koalicje rządowe, kultywowana ustawa później przez następne rządy Leszka Millera, pana Cimoszewicza i następnych premierów do teraz, pozwala związkowi wyznaniowemu gmin żydowskich odzyskiwanie nieruchomości, które przed 1 września 1939 roku stanowiły tereny, gdzie były synagogi lub domy modlitwy, żydowskie domy modlitwy. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Rybnickiej we Włocławku. Państwo wiecie, że to dystalna część miasta, działka numer 7x4 i 7x7, możemy sobie sprawdzić na geoportalu miejskim, o powierzchni ponad pół hektara, 5672 metry. Szanowni politycy, najstarsi mieszkańcy Włocławka, gdzie na tym pustkowiu był dom modlitwy kiedykolwiek? Być może, że jakiś 130-letni obywatel Izraela poświadczył, że tu kiedyś się Żydzi modlili. Ja nie wiem, ale na jakiejś podstawie ten teren o powierzchni pół hektara nie jest już naszą własnością, jest własnością któregoś z tych związków wyznaniowych gmin żydowskich. Różnica jest taka, że w tej chwili Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich, który ten teren w założeniu ma do celów religijnych, podatków płacić nie musi. Gdy będziemy tak z posesji na posesję się przemieszczać, wysłuchajmy rozmowy z panem Rafałem Mosakowskim, warszawianinem, który jest blisko tematów związanych z odzyskiwaniem tych wszystkich nieruchomości, a ta cała komedia z komisją, którą nam w tej chwili partia rządząca urządza, chyba tylko służy temu, żeby tak ogromnej sprawy, która się dzieje w całej Polsce, nie dostrzegać. Ten proceder odbierania majątku narodowego obserwujemy w całej Polsce, ale tylko słyszymy o sprawie warszawskiej, sprawie jakiegoś tam kamienicznika, w to członkowie obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości są wyjątkowo zaangażowani. Dlaczego obecne rządy, Prawo i Sprawiedliwość, przymyka oka na ten proceder w całej Polsce, który jest znacznie większy niż sprawa warszawska? Myślę, że jest to zasłona dymna, ponieważ no, Warszawa no, jest takim punktem, na który są skierowane oczy, a także kamery, mikrofony z całej Polski. Jeżeli tu się coś dokonuje, no to to się właśnie dokonuje w świetle tych kamer i na oczach wszystkich. Natomiast ja myślę, że tak jak tu zostało powiedziane, no w Warszawie być może pewne prywatyzacje czy właśnie realizacje roszczeń żydowskich przeciągną się jeszcze na kilkanaście lat, ale w tym samym czasie w całej Polsce dużo większe majątki zostaną po cichu, powiedzmy, dyskretnie przejęte. Znaczy już są przejmowane, już są. No tak, wiemy, że są. No, to jest połączone z nadawaniem masowym obywatelstwa polskiego, obywatelom Izraela między innymi. Które teraz za obecnych rządów się nasiliło. To idzie w dziesiątki tysięcy w skali roku, więc myślę, że przez 25 lat III RP nie zdziwiłbym się, gdyby mielibyśmy o milion więcej obywateli, którzy nigdy nie byli w Polsce, nie znają języka polskiego, a posiadają i posługują się polskim paszportem. Przepraszam, przerwę, bo warunkiem skorzystania
z tej ustawy z 97 roku, tego swoistego konkordatu polsko-żydowskiego, jest posiadanie obywatelstwa polskiego i być może, że to nadawanie obywatelom Izraela obywatelstwa polskiego jest no, konieczne, żeby oni mogli tutaj te wszystkie nieruchomości odzyskać. Myślę, że tak, więc generalnie, tak jak mówię, tu nie ma różnicy, nie ma żadnej ani dobrej, ani złej zmiany, nie ma żadnej zmiany między rządami PiS-u, PO, wcześniej SLD, po prostu wszyscy od 25 lat robią generalnie to samo. Mam znajomych, którzy pracowali, bo już niestety zostali wyrzuceni z pracy w komórkach, które zajmowały się przydzielaniem obywatelstwa. I wszystkie osoby, które nie chciały masowo, bezkrytycznie, bez żadnej weryfikacji przyznawać obywatelstwa, no obywatelom Izraela czy innych państw pochodzenia żydowskiego, jeżeli nie przyznawały masowo tych, były zwalniane z pracy i to by się działo... Jeżeli nie przymykali oka na procedury, tak? Tak jest. No to się oczywiście działo jeszcze za poprzednich koalicji, zarówno tych z PO i z SLD. Natomiast w ubiegłym roku właśnie jeden z moich znajomych został zwolniony, to już troszeczkę odbiegam od tematu, ale za podobną postawę, że nie przyznawał pobytu i kart Polaka Ukraińca. Po prostu weryfikował to i za to został zwolniony. Już teraz przewiduję taką sytuację, że na ulicy Rybnickiej 42 niezbędna będzie droga. Ludzie dojeżdżają tam do swoich domostw, jest ten teren wyjeżdżony. A więc nie mamy żadnej wątpliwości, że miasto, które przekazało działkę gminie żydowskiej, będzie musiało tą działkę odkupić na drogę. Słyszeliście o tym, że to jest nieruchomość pożydowska, tak? Tak. Czy słyszeliście o tym, żeby tu był jakikolwiek dom modlitwy albo synagoga przed wojną? Nie. Modlitwy nie. Tu był ponoć ten, jak się nazywa, ochronka. Ponoć. Podobnież, tak. Nie, to tych lat to ja nie pamiętam, nie. Teraz Stodulna 33-35. 2000 metrów działka. Znamy to miejsce. Skwerek u zbiegu ulic Stodulnej, Chmielnej i Młynarskiej. Tu Związek Gmin Wyznaniowych w RP otrzymał 2000 metrów kwadratowych przyznanych przez Komisję Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. To ciekawa sprawa z tą komisją. Nie będziemy mieli czasu, żeby w tym programie wyjaśnić, co to za instytucja, ale związana z politykami partii rządzących w Polsce, których przedstawiciele są w naszych samorządach, w naszych radach gmin, jako członkowie klubów partyjnych rad gmin. Sytuacja na Stodulnej 33-35 jest przekomiczna. Od ulicy Młynarskiej widnieją tutaj adresy meldunkowe, że ci ludzie mieszkają na ulicy Młynarskiej. Działka niestety jest to Stodulna 33-35. Nie wiem, jak ten bałagan jest w ogóle zorganizowany. 2000 metrów. Jedziemy na następną nieruchomość, żeby Państwu pokazać, ile Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich otrzymał od gminy miasto Włocławek. Na mocy porozumienia, którego teraz treści też nie mamy czasu, żeby Państwu przekazać, administracja zasobów komunalnych gminy miasto Włocławek, czyli instytucja podległa prezydentowi, zarządza tym mieniem, pobierając czynsz od mieszkańców. Ustawa z 97 roku, o której my tu teraz mówimy, pozwala na odzyskiwanie przez związki wyznaniowe gmin żydowskich nieruchomości, na których także były ochronki. Przed chwilą słyszeliśmy pana, który mówi, ponoć była tu kiedyś ochronka. Te związki gmin nie muszą otrzymać nieruchomości, mogą otrzymać inne tereny i być może tak się stało z ulicą Rybnicką, że mimo, że tam nie było żadnego domu modlitwy, no to w innym miejscu był dom modlitwy, a gmina miasto Włocławek przekazała ulicę Rybnicką. Albo pieniądze zostały zwrócone w cudzysłowie, w gotówce. I tych sytuacji już nie mamy zewidencjonowanych. Ale w przyszłości być może takie dane dla Państwa uzyskamy. Ile pieniędzy gmina miasto Włocławek przekazała w formie gotówkowej za nieruchomości, których gminy nie chciały przejąć lub nie mogły już przejąć. Kolejna nieruchomość na włocławskim Śródmieściu, Królewiecka 5. Działka o powierzchni 1100 metrów,
nieużytkowana, z budynkiem, który kiedyś był mieszkalny, zabity dechami, zamurowane okna. Własność włocławskiej gminy żydowskiej. Już mamy tu włocławską gminę żydowską, to też ciekawa sytuacja. Nic się tu nie dzieje, bo jeżeli gminy żydowskie nie muszą odprowadzać podatków gruntowych od nieruchomości, no mogą sobie pozwolić na to, żeby się tu nic nie działo. Po przeciwległej stronie znany nam budynek Naturany. Połowę z tego budynku, całej nieruchomości w zasadzie, w tej chwili też powolutku przejmuje Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich w Rzeczypospolitej. 1264 metry. Kiedyś zakład prężnie działający, mnóstwo ludzi zatrudnionych, eksportował produkty do kilkudziesięciu krajów świata. Teraz boryka się z przekształceniami, podejrzewam, własnościowymi. Skoro gmina miasto Włocławek jest w trakcie przekazywania tej nieruchomości Związku Wyznaniowemu, rozumiemy, że ta działka oznaczona tutaj na mapie jako 137 musiała być naszą własnością. Być może na skutek niepłaconych właśnie tych podatków gruntowych miasto weszło w posiadanie tej nieruchomości, ale teraz już podatki nie będą odprowadzane, bo Związek Wyznaniowy Żydowski w RP, jak wiemy, nie musi płacić podatków gruntowych. Ciekawa sytuacja. Jedziemy na następną nieruchomość. Jak państwo polskie, pana zdaniem, reaguje na to, poszczególne rządy? No, myślę, że tutaj po pierwsze nie ma specjalnych różnic. Tu wszystkie rządy tak zwanej trzeciej RP, czyli już od ćwierćwiecza, jak gdyby realizują politykę zwracania Żydom wszystkiego, o co tylko oni się upomną, bez względu na to, czy im się to należy, czy nie. Dlatego to bardzo źle rokuje również w tych uroszczeniach związanych z Holokaustem i z tak zwanym mieniem bezspadkowym, bo jeżeli zauważmy, już na podstawie istniejących ustaw można zwracać mienie w zasadzie bez ograniczeń, żydowskie mienie. Tam jest takie, przepraszam, że panu przerwę, tam jest takie ograniczenie, że w miejscu, które chce Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich odzyskać, musiała być synagoga lub dom modlitwy. No, w judaizmie nie ma kapłaństwa, w judaizmie nie ma świątyni, więc tak naprawdę domów modlitwy i synagog mogło być tyle, ile pobożnych Żydów, którzy chcieli się pomodlić. Myślę, że to jest furtka też do pewnych nadużyć, bo być może w tym miejscu nie istniała przed wojną na przykład prawdziwie zorganizowana synagoga, ale mógł mieszkać jakiś, nie wiem, pobożny Żyd, albo mógł nawet nie mieszkać. Ale ktoś teraz się powoła na to, że 130-letni świadek, który gwarantuje, że tam był dom modlitwy. No właśnie, taka jakaś długowieczność się pojawiła w tym narodzie. Nie wiem, czy tak zdrowo się odżywiają, tak zdrowo się prowadzą, że mogą mieć świadków w sądzie, którzy mają po 130 lat. Wydaje się to nieprawdopodobne, no ale skoro sądy przyjmują takie zeznania świadków, no to tylko trzeba, że tak powiem, się zastanowić, dlaczego sądy tak postępują, dlaczego nie weryfikują tych świadków. Prawdopodobnie osoby, które mają, nie wiem, 90 lat, podszywają się pod jakiegoś 130-latka i twierdzą, że nie mają 90 lat, tylko 40 lat więcej. No, ale przecież to wszystko w dzisiejszych czasach jest do sprawdzenia, więc no tak być oczywiście nie powinno. Jest wielki skok na kasę, jest to wielka grabież polskiego majątku narodowego. No tym bardziej, że no mówię, wszystko na to wskazuje, że te środowiska się nie cofną jak gdyby przed niczym, bo tam, gdzie jest pieniądz, tam oni jak gdyby swoje żądania eskalują, no praktycznie tak daleko, jak tylko się da. Na ulicy Żabiej pod numerem 14 jest podobno nieruchomość na działce 313, której to działki nie możemy znaleźć. 2,5 tysiąca metrów, które Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP odzyskał od gminy miasto Włocławek na mocy orzeczenia Komisji Regulacyjnej tej z Warszawy. Ale jest
pozytywna informacja, gdyż 19 maja 2017 roku u zbiegu ulic Żabiej i Brzeskiej komisja odrzuciła wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, gdyż nie udowodnił on, iż na tym terenie stała szkoła żydowska lub jakaś synagoga, czy dom modlitewny, tudzież ochronka, i nie udało się związkowi przejąć tej nieruchomości. A więc domniemać możemy, że Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich próbuje, gdzie się uda, tam gdzie się uda, dostaje. A tam, gdzie się nie uda, od czasu do czasu, wniosek jest odrzucony i dzięki temu działka należy jeszcze do nas, ale państwo polskie, kochane, obecny rząd wcale tego procederu nie likwiduje, wcale tej ustawy nie znosi, więc najprawdopodobniej w następnych latach wejdą nowe zapisy, które mówią, że jeżeli tu szkoły nie było, to też temu związkowi się należy, choć związek nie ma nic wspólnego z wcześniejszymi tutaj właścicielami, jeżeli byli nawet wyznania mojżeszowego. Poza tym, szanowni państwo, te związki wyznaniowe gmin żydowskich to jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego zawiązała się taka organizacja tworząca różne diaspory żydowskie? W religii katolickiej, wszyscy o tym wiemy, jest jedna głowa Kościoła. Jest nią Ojciec Święty. W tych wszystkich odłamach żydowskich, zwróćcie państwo uwagę, jest naczelny rabin Polski, na przykład pan Szudrich taką funkcję sprawował. No to komu podlegał naczelny rabin Polski? I tu nasuwa się pytanie. Religie żydowskie nie mają swojego papieża, nie mają swojego naczelnego rabina światowego, a więc stanowią luźne organizacje, które często ze sobą rywalizują, na przykład w rozdawnictwie pochodzenia żydowskiego. Który związek będzie miał więcej w swojej organizacji członków, ten więcej może wskórać, a więc już nie potrzeba być urodzonym z matki Żydówki, żeby być Żydem. Teraz wystarczy, i tu państwo zwróćcie uwagę na to, co powiem, być mężem Żydówki, mieć teścia Żyda lub, uwaga, 2 lata mieszkać w Izraelu, albo, uwaga, jego przodkowie, tej osoby, która chce być Żydem, mogli mieszkać blisko Żydów, być sąsiadami Żydów, którzy zostali na przykład zabici, bo dusze tych Żydów przeszły na nich i w związku z tym mogą być Żydami. Tak dopycha się nowych członków w gminach żydowskich, żeby te, a nie inne miały większe prawa na jakimś terenie. Ale w obliczu wspólnego interesu, który ewidentnie widzimy w całej Polsce, te związki się zjednoczyły i działają jednym głosem. Jak sama nazwa wskazuje, związek to jest związek różnych stowarzyszeń, różnych organizacji. Również ten związek gmin zawiera w sobie bardzo różne, czasem ze sobą skłócone, organizacje religijne i myślę, że w każdym mieście, w każdej miejscowości może być to różnie. Na przykład w Warszawie, w której mieszkam, jest w gminie wyznaniowej warszawskiej zarówno tak zwany rabin konserwatywny, jak i reformowany. Są też inne grupy, które w tej gminie jak gdyby działają i tak naprawdę między nimi są bardzo wielkie spory, jeżeli chodzi i rywalizacja. Rywalizacja o etykę, o religię i tak dalej. W Krakowie na przykład w reformowanej synagodze nie ma rabina, jest rabinka. To budzi zgorszenie i nawet bardzo krytyczne, nieraz złośliwe uwagi innych Żydów krakowskich, którzy nie należą do tej reformowanej synagogi. Więc tak naprawdę to tylko z zewnątrz nam się wydaje, że te środowiska są jednolite. Tak naprawdę chyba nie ma tak bardzo, zwłaszcza religijnie, a poniekąd i politycznie podzielonego narodu, jak właśnie Żydzi. Natomiast wszystko na to wskazuje, że w sprawach właśnie finansowych, w sprawach roszczeń, czy jak to mówi Grzegorz Braun, uroszczeń, bo często to są roszczenia
które z naszego punktu widzenia nie mają żadnych podstaw prawnych, no po prostu tu się zaczynają jednoczyć, tutaj te różnice, które ich na co dzień dzielą, idą na plan dalszy. To zaledwie pierwsza część tej całej operacji, o której Państwo nie mieli na pewno żadnego pojęcia. Radni włocławscy, reprezentanci warszawskich partii, oczywiście Państwu tego nie mówią, debaty na ten temat nie ma, debata jest o często drobne rzeczy, a majątku miejskiego nam ubywa na skutek niewdzięcznej ustawy, jaką kolejne rządy kultywują. Zapraszamy na następne programy, które ujawnią jeszcze więcej szczegółów dotyczących znikania nam majątku z naszego miasta.